Cześć, witam w takim małym poradniku. Może nie każdy wie, może ktoś już tego szukał, nie mógł znaleźć. Chodzi o to, że można sobie już uruchomić wraz. Ogólnie to pojawiło się wraz z premierą gry. Tylko momencik. Tak, można sobie na przykład Tropis Megapack pobrać. Chodzi o CMRF, czyli CM Revolution. FM Revolution, jak piszecie, to znajdziecie. Ja podam jeszcze linka do tej strony. Tutaj są wszystkie zawartości takie do menadżera, które są tam. Na przykład Trophy, Super Pack. No wszystko, ale dla nas jest najważniejsze Polska Liga Update 2017, gdzie jest druga, trzecia, czwarta i piąta liga. Klikamy sobie na niego. Tutaj mamy wszystkie kluby, wszystko mamy do ściągnięcia. Gdzieś tutaj jest Mirror, coś takiego. Gdzie tutaj jest link? Zaraz znajdziemy. Może nie znajdziemy. Tutaj jest Dovlat. No i pobieramy sobie przez Mirror 1. I tam sobie będzie się ściągało tego. Ja nie będę ściągał, bo już mam to. Wypakowujemy sobie. Taki pliczek otrzymamy. Jego kopiujemy do dokumenty. Znaczy ja mam w dokumentach grę Sport Interactive, Football Manager i Data Editor. Tutaj sobie wklejamy. Tutaj jak widać jest. I będzie wszystko działało. Ja wam jeszcze pokażę w grze, jak to wszystko wygląda. No, ja to jestem po prostu w niebo wzięty i szczęśliwy, bo zawsze lubiłem w menadżerze właśnie pogrywać. Jak też widzieliście, już filmik się dodaje z kariery. Ja wiem, że taką dziwną przybrałem metodę, że po prostu jak mam czas, to nagrywam, wrzucam, a później sobie po prostu można oglądać, a jak nie mam tego czasu, no to nie wrzucam. No tak mam, a nie inaczej, no muszę też pracować. I też przygotowałem się już do streama na dzisiaj z CS-a. Zrobimy sobie jakieś overwatchiki. Opening, tam 10 skrzyneczek, może nie dużo, ale zawsze to coś. Już się przygotowałem na wypadek, gdyby nic nie wypadło, to będzie dla was tam akaczyk, także takiego sobie skombinowałem akaczyka. Tak, a ja wam pokażę na podstawie nowej gry ustawienia zaawansowane. Ja chyba wam nie powiedziałem o najważniejszym. Będzie długo przetwarzanie trwało. Trzeba zaznaczyć ten plik później, jak przy włączaniu. Ja to może jeszcze raz powtórzę. Damy anuluj. Kariera. I tutaj jak mamy, to trzeba zaznaczyć ten plik, co my pobrali i wgraliśmy. Trzeba włączyć też odświeżanie skórek, to wszystko, żeby to działało. No ale to jest chyba wiadome. Tam poczytać sobie można. Można tam jeszcze na tej stronie znaleźć twarze do tych niższych lig. Ja nie wgrywałem, ograniczyłem się do pierwszej polskiej ligi, bo z tego prowadzę karierę. I wchodzimy sobie na ustawienia zaawansowane. Jeszcze taka ważna informacja, jeżeli ktoś mógłby nie wiedzieć. Polecam nie wybierać piątych lig, ponieważ kluby, ja oczywiście w celu pokazania to wam pokażę, odpalę. Jest liga również polska okręgowa, dajemy rozpocznij grę, to chwilę potrwa. Tak na spontana troszkę nagrywam, ale ten, jeżeli ktoś jest fanem i chciałby sobie pograć, no to może skorzystać. Polecam ogólnie tą stronkę, ja tak jak mówię, że link jest w opisie. Tam są wszystkie takie właśnie nowości, tego szczególnie jeżeli chodzi dotyczy Polski, no wiadomo, gdzieś tam zagranicznych można szukać na innych stronach, albo na odpowiedniku tej strony za granicą. Konfiguracja baz danych przez tą piątą ligę właśnie, bo tam jest bardzo dużo lig, to troszkę dłużej trwa, także jeżeli ktoś nie ma bardzo mocnego kombajna, ja na przykład zrezygnowałem, chociaż mam w sumie dobry procesor i taką średnią kartę graficzną, ale ten, ja zrezygnowałem z tych piątych lig, ponieważ są tam puste kluby i po prostu tylko to renderacja tych wszystkich meczy zajmuje tylko kupę czasu. Ograniczyłem się do czwartej ligi. Tam już jest więcej klubów grywalnych. Starałem wam się tak mniej więcej pokazać. Śmiało, śmiało.
Także polecam ogólnie ten, jeżeli tego, no wiadomo, wszystko się wygrywa na tej samej zasadzie, że się pliki wypakowywuje, dodatek editor się wrzuca i te pliki się tam znajdują. Także na tym, jeżeli bazujemy, no to wszystko zrobimy z tego CM Revolution. Tutaj jest użyj profilu, to nie jest ważne. No i mamy liga okręgowa. Właśnie przez to, że jest tyle tych lig, no bo jest ich sporo dosyć, to komputer strasznie muli. No, a nie oszukujmy się, może jakaś warszawska, mazowiecko-warszawska na przykład, może tu będzie jakiś cały klub. Jeszcze się nie spotkałem z całym klubem w piątej lidze i chyba się nie spotkam. Świt 2 ewentualnie tutaj może być, ale to jest wiadomo, to jest druga drużyna Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. W czwartej lidze już jest lepiej, a może podkarpacką pokażę. Ja sobie zacząłem nawet Sokolikiem Sieniawa, karierę taką prywatnie sobie rozgrywam. I tutaj już są piłkarze, jeszcze jakby się wygrało twarzyczki, które są też do ściągnięcia, no to jest całkiem fajnie, można się pobawić, można sobie grywać swoim ulubionym zespołem z niższych lig. Izolator Bogu chwała, ja nie wiem jakie ligi was w sumie interesują, bo ja nie wiem z jakich regionów ludzie mnie oglądają. Na przykład zachodnio pomorsko, małopolsko-wschodnia. No, na przykład sprawdźmy sobie ją. Tutaj jakiś, może sobie obejrzymy jakiś pierwszy klubik. Nie wszystkie też te. Poprad Muszyna. No, może sprawdźmy, co to za zespół. Widzę, że fajne, bo są. No, byli młodzi zawodnicy z początku. No i. Można się po prostu bawić, można sobie pykać. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś nie mógł znaleźć lub nie wiedział o tym, to że pomogłem. Pytanie, refleks ma niezły, 18-latek. Tak, no, więc miłej zabawy i trzymajcie się, do zobaczenia.